Cześć wszystkim, ja jestem Czarny Pan, ta gra to jest Farming Simulator 22 i dzisiaj zapraszam Was na odcinek z mojej alpejskiej serii na mapie Erlengrad. Jesteśmy tutaj dlatego, że dzisiaj po raz pierwszy zrobię sobie żniwa na tym właśnie gospodarstwie. Jest to gospodarka, którą możecie kojarzyć sobie z live'ów, natomiast jeżeli nie kojarzycie, nic złego się nie dzieje, dlatego że wytłumaczę Wam, co tak naprawdę ja sobie robię, po co i dlaczego stworzyłem właśnie tą farmę zupełnie od zera. Zachęcam Was oczywiście do zostawienia łapeczki w górę, suba, jeżeli ktoś jest tutaj nowy na kanale, a mam nadzieję, że będzie tutaj takich osób sporo, dlatego że to jest odcinek, w którym naprawdę będzie się działo dużo nowych rzeczy. Opowiem sobie tutaj dzisiaj o tym, co ciekawego nas czeka w październiku. I to jest właśnie powód, dla którego tutaj dzisiaj sobie gramy. Jestem, jak widzicie, na polu numer 18. To jest pole, które należy do mnie, mimo tego, że gram już tutaj drugi sezon tak naprawdę. Gram tutaj z sezonami, gram tutaj z widzami na live'ach. Także podejrzewam, że zdecydowana większość osób doskonale sobie zdaje sprawę, co konkretnie tutaj się dzieje. Moi drodzy, to jest gospodarka, która została stworzona specjalnie po to, żebym miał gdzie przetestować DLC, które zostanie wydane w październiku. Mówię tutaj o DLC Pumps and Houses, mówię o DLC na przykład marki Shoten. To jest DLC, w którym będziemy mogli się bawić z gnojowicą, z robieniem wielu rzeczy właśnie z tą gnojowicą, z pompami, z wężami, a także z biogazownią, która będzie miała zupełnie inny charakter niż miała do tej pory. Będziemy mogli każdy budynek tak naprawdę biogazowni postawić oddzielnie, na przykład zbiorniki do fermentacji, na przykład budynek centralny, czy tam jakąś recepcję, coś takiego. Tak to jest w tym momencie opisane. Muszę mieć dobrego save'a z krowami, na którym będę to wszystko mógł przetestować. No i zastanawiałem się, czy zrobić tutaj jakiegoś save'a specjalnie pod tą właśnie rozgrywkę, czy może po prostu zrobić sobie jakiś odcinek, ale ja pomyślałem tak. Skoro wychodzi Vermeer Pack już niedługo, bo we wrześniu, a nawet w sierpniu, przepraszam, przecież to w sierpniu wychodzi Vermeer Pack. Skoro w sierpniu wychodzi Vermeer Pack, a we wrześniu wydaje mi się wychodzi to Pumps and Houses, pomieszałem troszeczkę, ale to nic. W każdym razie, niedługo wyjdzie Vermeer Pack z pierwszą na świecie samojezdną prasą. Będę ją też chciał przetestować właśnie tutaj, bo gdzie jak nie na gospodarce, która jest ukierunkowana na krowy. Krowy wymagają słomy. Słoma oczywiście może być sprasowana w okrągłe bele i to jest idealny po prostu łańcuch, który będę chciał tutaj przetestować. Także w momencie, gdy Vermeer Pack się ukaże, na pewno na tym save'ie będę testował dla Was tę właśnie maszynkę Vermeer, tę właśnie samojezdną prasę i dlatego stworzyłem tutaj tego save'a. Zbudowałem farmę zupełnie od podstaw na polu numer 21, postawiłem tam dużą oborę z krowami. Oprócz tego mam w tej części mapy, może ja sobie tak tereny zaznaczę, tutaj mam dużą łąkę. W ostatnim live'ie robiliśmy sobie tutaj duże sianokosy, które nie zostały skończone, więc pewnie w kolejnym live'ie odcinku zobaczymy, jak się to ułoży. Zrobimy sobie również dużą akcję z sianokosami, także na pewno będzie co tutaj oglądać. Z przodu widzicie teraz moją gospodarkę. Jest to gospodarka, która została zbudowana przeze mnie całkowicie od zera. Wszystko postawiłem sobie samodzielnie i wydaje mi się, że ta gospodarka naprawdę jest fajna, grywalna. Jest na niej wszystko, co powinno być. Jedyną taką ciekawostką jest według mnie Agipak, który jest wykorzystywany przeze mnie na tym save'ie. Jest to jedyny modzik, można powiedzieć, jedyne DLC, z którego korzystam, dlatego że gram tutaj z Wami, gram z widzami i doszedłem po prostu do wniosku, że nie będę tutaj dawał setek modów, nie ma takiej potrzeby. Ja robię ten save jak najbardziej prosty, ukierunkowany na zwierzęta, na krowy. Podejrzewam, że w dalszej perspektywie pojawią się tutaj owce, możliwe, że świnki. Naprawdę jest tutaj co robić. Kombajn, którym dzisiaj pracuję, to jest Deutzfahr Topliner. Jest to kombajn, który został przeze mnie wypożyczony. Czekajcie, może sobie ja obniżę troszeczkę. O, tak, będzie ładniej. Motowidła będą ładniej działać. Akurat w farmingu tutaj nie ma to żadnego znaczenia, jak te motowidła pracują. W każdym razie możemy sobie regulować górę i dół. Koszę to pole, dlatego że chcę mieć
słomę, muszę mieć słomę dla moich zwierząt. Zobaczcie, jak wygląda sytuacja dosłownie chwilę przed żniwami. Słomy po prostu brakło moim krowom, dlatego już po żniwach pierwsze co zrobimy, to na pewno zrobimy akcję z prasowaniem tej słomy, dlatego że tą słomę będę musiał sprasować i wrzucić, rozdrobnić moim pięknym krowom, które no dają dużo mleka. Krowy, jak wiadomo, w farmingu nie są zbytnio opłacalne. Osobiście uważam, że na mleku tak naprawdę nie da się zarobić. Jest to naprawdę średni pomysł, żeby tutaj w ogóle dorobić się dużych pieniędzy. Natomiast jeżeli mamy już jakieś punkty przetwórcze, na przykład serownie, to się tak ładnie nazywa tutaj Kaiserai na tej mapce, no to możemy na tych krowach już coś zarobić. Nie są to może miliony, ale zawsze jesteśmy coś tam na nich do przodu. No i właśnie tutaj, na tej mapce mam już kupioną tą Kaiserai, tą serownię i oprócz tego mam również kupiony tartak. Tak, dlatego że trzeba na czymś zarabiać pieniądze i po prostu zarabiamy na drewnie, zarabiamy tutaj dużo, dużo pieniędzy na tych właśnie paletach, które są produkowane w tartaku. Także w ten sposób udało mi się troszeczkę tutaj zarobić, kombinujemy jak możemy. Różne rzeczy tutaj się dzieją, oczywiście bez żadnych autoloadów, bez żadnych udziwnień, bez żadnego dodawania pieniędzy. To jest safe, na którym naprawdę gramy praktycznie realnie, są kamienie, są chwasty, naprawdę dużo tutaj jest utrudnień, więc jeżeli ktoś szuka takiego serwera albo save'u, albo na przykład mojej serii od zera do milionera, od zera do farmera i tak dalej, coś takiego, no to właśnie tutaj będzie mógł obserwować to gospodarstwo właśnie od zera. Wiecie co, przejadę sobie teraz może w tamtą stronę, tak po prostu sobie przejedziemy teraz dookoła, może jak będę prasował potem to pole, to nie będzie wielkich problemów, tak sobie pomyślę, że przejedziemy sobie, wiecie co, teraz tak jedno kółeczko. I wiecie co? Naprawdę dobrze mi się gra na tym save'ie, na tej serii. To już jest któryś odcinek. Właściwie było tutaj sporo live'ów, jeśli dobrze pamiętam, 6 live'ów już było tutaj zagranych właśnie na tej serii. Więc jeżeli ktoś z was nie widział totalnie nic, jak budowałem gospodarkę, jak się tutaj rozwijałem, to zachęcam was do tego, żebyście sobie obejrzeli. Na początku grałem sam, na początku nie było jeszcze tutaj nikogo. Dopiero gdzieś od trzeciego live'a udało mi się otworzyć ten serwer dla widzów, ponieważ miałem na początku jeden mały traktorek, no i po prostu nie było co tutaj robić. Teraz jest wreszcie inaczej, teraz jest wreszcie lepiej. No i udało mi się, doczekałem się wreszcie pierwszych żniw na tej mapie, naprawdę duże, duże żniwa. Już 7000 litrów owsa mi się tutaj udało ogarnąć. Normalnie ten odcinek nie będzie najkrótszy, ten odcinek jeszcze troszeczkę potrwa, tak sobie naprawdę założyłem, że będę chciał zebrać. A co mnie tu tak znosi? Co tu się dziwnego stało? Co jest? Czekajcie. Dziwna sprawa. Tak jakoś mnie znosi dziwnie. Pierwszy raz widziałem coś takiego. Czekajcie, może ten header trzeba tak delikatnie podnieść. Da się to? Nie. To są motowidły. Motowidła. Tu nie. Czekajcie, muszę to ogarnąć, bo tu jest lewo, prawo, góra, dół. No to zobaczcie. To jest lewo, prawo. To jest, żeby sobie bliżej, dalej, a to jest tylko góra, dół. Czyli nie mogę całego headera nie mogę w żaden sposób tutaj podnieść, opuścić, więc nie wiem, co się stało, że mnie tak dziwnie przyblokowało. No ale cóż, zdarza się. W każdym razie, ten Deutz Fahr Topliner jest wypożyczonym kombajnem. No patrzcie, jak mnie znosi, no kurde. Nie stać mnie jeszcze na to, żeby ogarnąć sobie ten kombajn. Ej, powiedzcie mi, co się dzieje, że mnie tak, kurde, znosi? Może to za sprawą tych motowideł. Nie wiem. Dam je teraz na samą górę, dam normalnie. Jest dokładnie tak samo, to nie jest to. No nie wiem. W każdym razie jadę po polu i mnie delikatnie znosi. Natomiast tam dalej stoi sobie traktorek. Zaraz do niego wskoczę. Zaraz wskoczę do tego traktorka. Ja tutaj oczywiście korzystam z przystawki od John Deere'a. Nie mam tej przystawki, która by była właśnie dedykowana temu mojemu kombajnowi. Zdecydowałem się na przystawkę nieco większą, żeby po prostu szybciej sobie skosić
poletko. Dobra, wsiadam do mojego Lindnera Lindtraka. Nie ukrywam, że jest to jeden z moich ulubionych traktorków. No i wskoczymy sobie, zbiorę teraz cały zbiornik sobie przerzucę. Potem pewnie będzie jeszcze jeden, no a na końcu oglądajcie do końca, dlatego że będzie, moi drodzy, coś ciekawego. Wykorzystam pierwszy raz na odcinku, wykorzystam jedną taką fajną mechanikę, więc na pewno będzie tutaj ciekawie. Okej, tam sobie będziemy robić dalej, natomiast owies w tym momencie nie będzie przeze mnie sprzedawany. Zostanie zmagazynowany w bardzo ciekawy sposób, więc oglądajcie do końca, dlatego że będzie naprawdę ciekawie. Tylko no oczywiście muszę skosić to poletko już blisko. W międzyczasie jeszcze wam opowiem co nieco na temat zbliżających się tych DLC-ków. Będzie DLC Pumps and Hoses, będzie DLC w tym show, ten właśnie będzie w tym DLC Pumps and Hoses. Oprócz tego dostaniemy Wärmer Pack. No będzie to DLC, które raczej będzie stosunkowo biedne, dlatego że dostaniemy w tym Wärmer Packu tylko 5 maszyn, z czego tak naprawdę tylko jedna będzie dla mnie taka wow, bo to będzie właśnie ta prasa samojezdna, natomiast inne maszyny marki Wärmer, no to będą maszyny, które po prostu występują już w farmingu i mają całkiem sporą konkurencję. Dostaniemy jakąś zgrabiarkę, dostaniemy wóz do rozdrabniania i oczywiście fajnie, że dostaniemy takie maszyny, jednak jak na płatne DLC wydawało mi się, że po prostu dostaniemy sporo więcej w tej przepustce sezonowej. To DLC będzie po prostu małe i ja wcale się nie dziwię, że spora część graczy może być po prostu troszkę rozgoryczona. Oczywiście nagrałem o tych wszystkich DLC, o tych wszystkich zapowiedziach sporo materiałów, także kto jest nowy na kanale, zapraszam was do tego, żebyście sobie obejrzeli, zobaczyli. Teraz pojedziemy sobie pokosić właśnie z tej perspektywy. Naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda. Nie tak dawno temu pokazywałem wam też fajnego moda. Chyba wczoraj wleciał odcinek z modem na temat kurzu, także zobaczcie, tu akurat mamy normalnie, a kto nie widział wczorajszego odcinka, niech sobie zobaczy, w jaki sposób możecie włączyć sporo więcej kurzu w trakcie tych prac, dzięki czemu wasze prace polowe będą dużo bardziej realne. Żniwa na całego. Pytaliście mnie kiedyś wielokrotnie już, kiedy wreszcie zrobię żniwa na odcinku, żniwa na live'ie, obojętnie kiedy, ale kiedy wreszcie będą żniwa. No i doczekaliście się, moi drodzy, wreszcie udało mi się tutaj ogarnąć żniwa. Mam nadzieję, że wam się podoba. Będzie to oczywiście dłuższy odcinek niż zwykle. Z takich rzeczy już on trwa w granicach 12 minut, a jeszcze chwilkę on na pewno będzie trwał, muszę skosić to pole do końca, no i oczywiście zawieźć to zboże na farmę, no i później pokażę wam jedną rzecz, której nigdy jeszcze nie robiłem w żadnym odcinku, w żadnej serii, robiłem ją tylko, żeby wam pokazać, że to działa, żeby opowiedzieć wam o jednej rzeczy, mianowicie o dodatku AGI Pack. AGI Pack jest to naprawdę kozacki dodatek, który został dodany do farminga za darmo. I to jest dodatek, który naprawdę oceniam bardzo wysoko ze wszystkich dodatków, łącznie z tymi, które były dodatkami płatnymi. Dlatego, że AGI Pack spowodowało dodanie kilku nowych funkcjonalności. Mnie się naprawdę ten dodatek bardzo podoba. Już Silos sobie stoi na gospodarstwie, no i mam nadzieję, że teraz nie będzie żadnego kłopotu. No nie, no znosi mnie, dalej mnie znosi. Kurde, co tu się dzieje? Czyżbym miał po prostu za duży header i on nie pasował do tego kombajnu? Może o to chodzi, że po prostu mam header, który nie do końca pasuje. W każdym razie, no jadę tak lewo, prawo, śmiesznie to wygląda, ale ja wam chciałem w sklepie pokazać ten AGI Pack. Jest to, moi drodzy, dodatek, który nie przyniósł może wielkiej ilości maszyn, bo dostaliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć taśmociągów, pięć przenośników ślimakowych. Niektóre mogą brać z ziemi towar. Oj, widzę, że pojechałem. No nie da się. Muszę, wiecie co, przejechać sobie inaczej. Będę tutaj kosił już, będę kosił inaczej. Zaraz wrócimy do AGI Pack, dlatego że przy okazji omówię sobie ten właśnie dodatek pokrótce. Także wszyscy nowi widzowie, którzy tutaj już zdążyli wbić i zostawić suba z dzwoneczkiem, dostaną właśnie takiego gratisa w postaci omówienia AGI Pack. Jest to DLC, które jest do wzięcia za darmo ze strony farminga. Zamówienie może nie jest zrobione w najprostszy sposób, ale wszystko na stronie Giantsa jest opisane, więc polecam wam zerknąć na stronę, będziecie mieć wszystkie informacje. Kurde, ja pamiętam, jak to się jeździło tym kombajnem na przykład w FS-ie 11 i to się w ogóle nie nudziło, jak się człowiek jeździł po kilkadziesiąt godzin tym kombajnem na przykład.
Natomiast ten DLC Agipak, dlaczego mimo tego, że dostaliśmy tutaj 5 maszyn i tak naprawdę jedną paletę, dlaczego ja uważam, że to było naprawdę fajne DLC? Dlatego, że dostaliśmy nową mechanikę, na przykład dostaliśmy nowe silosy, bo Agipak składa się z dwóch części. Jedna część to są właśnie te przenośniki, a druga część to są takie silosy wolnostojące, do których możemy sobie załadować właśnie za pomocą tych przenośników zboże. To jest naprawdę bardzo realistycznie, naprawdę fajnie to wygląda, mnie się to mega podoba, ciekawe, jadę 8-9 na godzinę. Z ciekawości jeszcze zobaczę sobie, ile ta przystawka mogłaby jechać, czy ten kombajn nie jest po prostu na nią za słaby. No nie, no 10 km na godzinę, jadę 9-8, więc nie jest to oczywiście idealna przystawka dla tego kombajnu, no ale biorąc pod uwagę fakt, że normalna przystawka ma 6 metrów, a ja korzystam z przystawki sporo szerszej, bo ma 7,6, no to po prostu szybciej sobie skoszę. Także ja w ten sposób sobie to robię. Testowałem też tego Dojca z dużo większą przystawką i też sobie radził, także nie ma problemu. Jeszcze kilka razy będę musiał tu przejechać, żeby to ładnie skosić. No powiem wam tak, naprawdę na tym gospodarstwie gra się bardzo dobrze. Fajnie, że z widzami, fajnie, że tak sobie to ogarniamy. No i powolutku pokażę wam jeszcze moje zwierzątka tutaj. Powolutku zapełniam gnojówką zbiornik. Mam nadzieję, że dobijemy tutaj do maksa przed wypuszczeniem DLC Pumps and Hoses, dlatego że w momencie, gdy DLC zostanie wydane, ja przede wszystkim będę musiał mieć naprawdę dużo gnojowicy, żeby przetestować to wszystko, co zostanie dodane. Te wszystkie pompy, sprężarki, węże i aplikatory. Naprawdę tego będzie bardzo, bardzo dużo. Ja jestem ciekawy tego DLC, bo zostanie wprowadzone po prostu dużo nowości naraz. Także spodziewam się, że będzie tutaj troszeczkę zmieniona mechanika. Bardzo jestem ciekawy, w jaki sposób zostaną zmienione biogazownie. Dlatego, że one też zostały zapowiedziane. Do tej pory jest tak, że możemy sobie postawić biogazownię jako małą biogazownię, średnią biogazownię, dużą biogazownię. No czyli po prostu stawiamy sobie budynek jak każdy inny i nie mamy w ogóle na niego wpływu, to znaczy nie mamy wpływu na to, gdzie na przykład znajdują się poszczególne elementy tejże właśnie biogazowni. Kurde bele, ledwo tutaj mogę jechać, ciekawe czy jakbym podniosł, no nie, to nie będzie działać, no to taki powiem wam mały przypał się zrobił, bo ten kombajn tak jedzie, no teraz trochę skręca. W każdym razie, bardzo jestem ciekawy, jak to zostanie rozwiązane, dlatego że do tej pory po prostu stawiamy biogazownię jako jeden budynek i nie mamy wpływu na poszczególne elementy, a od tego DLC Pumps and Hoses mamy mieć możliwość stawiania poszczególnych budynków, poszczególnych części biogazowni oddzielnie. I na przykład może być tak, że ja będę chciał mieć jakiś tam budynek główny, który będzie obowiązkowy, natomiast potem będziemy mogli sobie ustawiać jakieś tam komponenty. No i na przykład jak wejdę sobie, ciekawe czy ten kombajn mi tu pojedzie, no jedzie jakoś, to wiecie co, za chwilę wam to pokażę, tylko jak będę na drugiej stronie pola. No ewidentnie mam wrażenie, że ten header po prostu nie pasuje do tego kombajnu, troszkę przedobrzyłem chyba biorąc go do tego odcinka, ale to nic, nie ma problemu. No jeszcze kawałeczek tutaj sobie zrobimy. Wiecie co, jak dokoszę tutaj już do pełna, to po prostu pojadę to odwieźć, więc nie bójcie się, że ten odcinek też nie będzie trwał godzinę. Aczkolwiek dziwna sprawa, pierwszy raz się z tym spotkałem, ciekawe czy pracownik by sobie tu poradził. No tak, no pracownik oczywiście pojedzie prosto, bez najmniejszego problemu, więc najwyżej zatrudnię tutaj pracownika na potem, gdyby okazało się, no że po prostu on tego nie ogarnia, no ale wiecie co, zrobimy sobie teraz rzecz, za którą większość rolników by mnie zatłukła, czyli zrobimy sobie tutaj taki ostry zakręt, potem będzie ciężko pozbierać tą słomę, ale to nic, ogarniemy sobie i to, pojadę sobie teraz do przyczepki, wiecie co, wyładuję to już i pojadę do mojego silosa, resztę sobie skoszę już poza odcinkiem, bo to już trwa długo, natomiast w międzyczasie zanim pojadę, pokażę wam jeszcze o co mi tutaj dokładnie chodzi z tymi właśnie biogazowniami, dlatego że jest to jedna z nowości, która według mnie naprawdę bardzo będzie mogła zmienić całego farminga i podejście do kiszonki. Biogazownia jest naprawdę bardzo zyskownym miejscem. Jeżeli mamy biogazownię i bawimy się w kiszonkę, to naprawdę możemy zarobić bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Jeżeli wejdziemy sobie tutaj i weźmiemy sobie produkcję, to zobaczcie, możemy sobie kupić małą biogazownię tam 99 kW, 250, 500, no i 1000 jest oczywiście na mapie dostępna. No i widzicie, mamy tutaj 3 zbiorniki fermentacyjne i jakieś tam inne dodatki. Nie możemy tych
pojedynczych budynków ustawiać sobie manualnie, a od DLC DLC Pumps and Houses taka możliwość ma zostać dodana i na przykład jeżeli będę chciał produkować, nie wiem, więcej metanu albo zająć się czymś innym w produkcji tejże właśnie biogazowni, no to ma zostać to umożliwione, dzięki czemu ta rozgrywka też będzie dużo, dużo, dużo ciekawsza. To akurat mi się bardzo podoba i jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego DLC. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. No ale w związku z tym musiałem przygotować tego save'a od podstaw, bo gdzieś to wszystko trzeba przetestować. Trzeba mieć krowy, trzeba mieć gnojowice, trzeba będzie mieć pola, trzeba będzie mieć miejsce, żeby postawić sobie tą całą biogazownię później, dlatego bardzo dobre jest, żeby mapa była płaska. No i paradoksalnie Erlengrad jest najbardziej płaską mapą, moi drodzy, w farmingu. Oczywiście wyłączając te wszystkie góry, które tutaj mamy, ale w centrum naprawdę jest prawie idealnie płasko, dzięki czemu każdy budynek możemy postawić bez najmniejszego kłopotu. Mnie się to bardzo podoba, ja po prostu lubię grać na tej mapie. No inna sprawa, że ona jest dla mnie najładniejsza wizualnie. Jest parę rzeczy, do których mógłbym się przyczepić, które mógłbym tam jakoś zmienić, żeby ona była po prostu idealna dla mnie, ale mimo wszystko ja ją oceniam bardzo, bardzo wysoko. Była to oczywiście mapka, która została dodana w jednym dodatku z Farminga 19. Wtedy ona po raz pierwszy znalazła się tutaj w Farmingu. No a oczywiście w kolejnym tutaj w 22 tą mapę dostaliśmy już od zera. Możemy sobie na niej grać od samego początku. Naprawdę genialny pomysł twórców, że odświeżyli tą mapę, dostosowali do różnego rodzaju nowości, które w Farmingu 22 się pojawiły. Naprawdę uważam, że to był genialny ruch, dlatego że ta mapa była gotowa i była po prostu świetna. Odnoszę wrażenie, że Farming, że Giants po prostu robi bardzo dobre mapy, które wychodzą już do danej gry, bo na przykład była mapa południowoamerykańska, z tego co pamiętam, w 17, mogę się mylić, bo w 17 nie grałem, natomiast w 19 już jak najbardziej, no i tam właśnie wyszedł ten dodatek rolnictwo alpejskie. I naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo dobra była to mapa, dlatego trafiła ona tutaj. Teraz czekamy na kolejną mapę do farminga, będzie to Silver Run Forest. Jeżeli ktoś już widział trailery, możecie sobie je znaleźć na YouTubie, nawet przygotowywałem też o tym odcinek. No to moi drodzy, ta mapa też zapowiada się kozacko i w momencie, gdy zostanie ona wydana, czyli w listopadzie, to wszystkie inne serie zostaną zawieszone albo się po prostu skończą tutaj na kanale. No i będę nagrywał tylko z mapy Silver Run Forest. Moi drodzy, teraz jest to, co chciałem wam pokazać. Mianowicie, to jest Silos Agi Westfield. To jest oczywiście marka Agi, no i tutaj mamy również taki fajny przenośnik ślimakowy, który teraz sobie włączę. Tak jest, włączam ten pas. No i cóż, muszę wyładować tutaj na ziemię, czyli lewy kontrol oraz I, no i będziemy sobie ładować do tego silosa. Wyładunek z tego silosa też jest prowadzony za pomocą, ciekawe czy już się tam sypie, będę musiał to zobaczyć za chwilkę, czekajcie, wysypiemy sobie 2000, 2600, no jeszcze troszkę, tak zboże na ziemię się sypie, okej. Okay. No i teraz lecimy tutaj do pasa. Czekajcie, muszę sobie chyba troszkę cofnąć. O, nie był włączony. Dobra, jest włączony, moi drodzy. No i w tym momencie jest on ustawiony idealnie. Jest to oczywiście kompatybilne jedno z drugim. Ja przygotowałem też specjalny materiał na temat AG i Westfield, AG i całego tego paka, także zobaczcie sobie ten materiał, kto jeszcze nie widział, w tym momencie ładuje do silosa. Naprawdę ładuje się to bardzo szybko. Dlaczego ja bardzo lubię te silosy? Dlatego, że one są piękne. One są na małe gospodarstwa, one są na średnie gospodarstwa. To po prostu bardzo ładnie wygląda. Dodatkowo nie zajmują dużo miejsca. Jeżeli z nich nie korzystamy, to po prostu dodatkowe taśmociągi albo przenośniki ślimakowe, jak w tym przypadku ten żółto-czerwony tutaj, po prostu możemy sobie gdzieś schować i to zajmuje mało miejsca. Oczywiście wyładunek z tego silosa odbywa się w podobny sposób, czyli potrzebujemy podstawić sobie tutaj ten sam, nie wiem czy ten sam zadziała, ale inny przenośnik ślimakowy już jak najbardziej, no i załadować sobie możemy na przykład na przyczepkę, wydaje mi się, że inny będziemy musieli załadować, nie testowałem z tym, dlatego mówię, że wydaje mi się, bo konstrukcyjnie inny jest przeznaczony do
załadunku i inne do rozładunku. Tak czy inaczej, moi drodzy, udało mi się do tego silosa zapakować prawie 17 tysięcy litrów owsa. Ten owiec poczeka sobie na lepszy czas do sprzedaży. Mamy lipiec. W tym momencie cena za owiec jest, już wam to pokażę. No, gdzie to jest? Czekajcie. Tu. Cena za owiec 1400 euro. No to jest po prostu mało, biorąc pod uwagę, że do 2000 spokojnie ta cena może dobić, a przy odrobinie szczęścia nawet 2300, nawet ktoś mi 2400 kiedyś pokazał, natomiast 2200, 2100, 2300 to są ceny, które można mieć. 2000 to jest takie naprawdę minimum, więc ja poczekam sobie do grudnia i sprzedam to zboże, ale dopiero w grudniu. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, chociaż był długi. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Kto jest nowy, zostawia suba z dzwoneczkiem. Wbijajcie również na naszego Discorda, TikToka i inne linki, które są w opisie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!